Witajcie, z tej strony Repus, a to kolejny odcinek z gry Europa Universalis 3. I zaczniemy z widoku na świat, żeby pokazać jak to wygląda. Ja jestem tutaj, Ottomani. Moje wspaniałe państwo. Polacy dosyć śmiesznie wyglądają. Gdybym im nie zabrał tych terenów, to pewnie by jeszcze jeszcze więksi by byli. Ordy to jest ogólnie Kazachstan, jest jakby zjedzony przez Syberię. Nowogród tam jakby to jest taka granica pomiędzy Ordami a Księstwo Moskiewskie, ile jak chce. Nawet stolicę im zajęli. Tutaj Księstwo Moskiewskie zajmuje Burgundia. Tu też się rozrasta Kastylia w Afryce. Przepraszam za przestój. Tutaj Francuzi też jadą na południu. To jakby wyglądała, bo była wojna i nie pamiętam czy była wojna czy nie pomiędzy Francją a Burgundią, ale chyba była i Francja przegrała, ponieważ jest Szampania. A jest Kornwalia, Anglia tradycyjnie się rozpada na początku gry. Szwedzi wchłonęli Norwegów. Coś tu jeszcze, tu jeszcze Norwegia jest. I tak, plemię Huronów wchłonęło Irokezów i tutaj Portugalia! Portugalia! Aztekowie! Inkowie! Taka sytuacja. Cannonborum, Sokoto powstaje, zazwyczaj Sokoto powstaje. Jakieś Loango jest, chyba nigdy go jeszcze w grze nie widziałem. Jemen tutaj jest jakby na dwóch kontynentach, bo to się chyba już do Azji liczy. Tutaj raczej nie ma zbyt wielu zmian. To jest to jakby takie potężne państwo hinduskie, które tam zatrzyma najwięcej wojska. Ming, Mandżuria, tu jest Szogun. I oni tutaj się rozrastają. Makassar wchłonęli i tym podobne, i tutaj Brunei też się rozrasta. I to mnie dziwi właśnie tak najbardziej. Jakim cudem koło Australii znalazł się islam, skoro powstał w okolicach chrześcijaństwa, a chrześcijaństwo poszło na Europę. Wiem, że na Europę poszło ze względu na Rzym. No i gramy. A, i zaczynam z tego powodu. Zaraz wam powiem. Chodzi właśnie, no jak widzicie, wojska już tutaj stoją. Tak przygotowane, ładne. Flota też. I chodzi właśnie... Moment. Chodzi o to. Nie, jeszcze niedawno mieli 58 tysięcy wojsk. Więc trzeba wykorzystać tą sytuację, gdzie ja mam ponad 100 tysięcy wojsk więcej. Kastylii się nie boję, Saksonia tutaj. Saksonia też mi nic nie zrobi. Bawaria też jest słaba. I im wypowiadam wojnę. Tutaj im pójdę, tu im pójdę. Tu im pójdę, tu im pójdę, tu i tu. Saksonia się wywiązała. Dobrze, że Kastylii nie ma, ponieważ jednak Kastylia to byłaby problemem ze strony Afryki. Szturmuję szybko, że to były moje prowincje. Ach, autosave. Szturm. Dobrze, tutaj wojsko zjadę. Pamiętam, że wszędzie generała dałem. Tu jednak się przyda moje wojsko. Ja pierdziel. Wygrałem! Ja pierdziel. Więc ich przyszedł do Istry. Oni wszyscy idą do Sopronu. Tu wyszturmuję. Tu wyszturmuję. Tu szturmnę. I jak dobrze pójdzie, mam zamiar się przerzucić wojska. Flota. Jedna jednostka piechoty.
I całe zaznaczenie floty poszło gdzieś. Dobrze, tu wysyłam. I mam plan pójść na Mameluków jeszcze. Mameluków. Wygrałem pod Partium. Pod Istrią ich zdjąłem, jak chciałem. Zdisowałem ich, ho, ho, ho. Ach, zatrzymali mnie. Bun mnie zatrzymał. To spisek, tak się nie powinno robić. Przegrywamy przez taktykę. Taktyki nie powinno być. Jedni powinni się rzucać, zabijając drugich, a generałowie się patrząc. Tak, nawróciłem. Mam jednego misjonarza. Naksos są moje. Tak. Nawet ładnie tutaj islam już rozprzestrzeniam. Dobrze, nimi pójdę na Wiedeń. Tu pójdę na Bratysławę, tu wyszturmuję. Nimi też pójdę na Bratysławę. Bratysławę też już wyszturmuję. Nimi pójdę na Wiedeń. A który mi... Dobrze, a tymi pójdę na Markę Wschodnią. Muzyki nie ma, dziwne. Już dźwięk. Muzyka. Nie wiem, co jest z muzyką. Dźwięki w grze są. Opcje gry, dźwięk. Nie wiem, zostawię tak muzykę, może się pojawi. Może będzie taka łaskawa. Roszczenia, ha! No i znowu! No znowu! Wenety znowu prowadzi z nimi wojnę, gdy ja walczę. I no, tutaj zatrzymałem swoje wojska. O nie, w Czechach? Jak się... Jak w Czechach? O co chodzi? Ich poślę tu. Pod w Larisie, tutaj wytrzymam jednostkę. Jak coś, to przepraszam za klawisze, że keyboard, bo to raczej tego pianinem nazwać nie można. W tle. To, że oni tutaj się zajmą, Wenecja. Walić stabilność, walić generałów, hardcore, spontan. Dobrze, szturmuj. Dobrze, dobrze, wy tutaj. A tu jak, szturm? Ach, nie wyszło. Dziwne, Saksonia, dwuprowincjowy kraj i ten i jest cesarzem. Wygrałem pod Larisą, tu ich poślę. Pod Erce nie udało mi się jeszcze wyszturmować, tu może mi się uda, tak. Ha, potop turecki! Już daj Saksonię sobie wezmę. Ich nie będę anektował, a ten do mojej wasale tutaj. Wasal? A, on, sorry, przepraszam, pomyłka. To Bawaria jest tutaj cesarzem, oni są wasalem.
Dobrze. 56% wystarczy. Tak. 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 Tylko 9. Nie. Tylko 9 niesławy. Uuu, ile kasy? Przecież ja traciłem. Dziwne. Pewnie mi wojsko poginęło. A jak anuluję kasę, Sudet też już nie przyjmą. No to kasa i wyślij. I tutaj odeślę. Ciekawe, ile wojsk straciłem. 50 tysięcy, nawet nie tak dużo. Szczególnie, że większość zapewne straciłem w szturmach. A to nawet dobry wynik. Ich odeślę tutaj. Decyzja narodowa, nie chcę cesarstwa. Okay. Nie chcę być cesarstwem. Opuścić. Konstable. Ja najszybciej postaram się ten przywrócić. O, mogę przez Polskę przejść, dziwne. A ten... kurczę, nie wiem, czy teraz odejść, czy nie. Żeby pozara się to uciszyć. Gorycja powstała. Styria. Dobra, przepraszam. Ech, mam nadzieję, że to nie cięcie. Jeżeli zauważę, że nie, to przerwa. Koniec cięcia, przerwy. To zależy, co tam zrobiłem. Ich tutaj podbiję, nie ma już jeszcze sojuszy. Święta wojna. Gwarancji udziela im Austria. Come on! Tą częścią państwa jest obrońcą wiary katolicyzm. Punkt w Kosowie. To wy tutaj Francja, Bawaria i Tyrol. Francuzi nic mi nie zrobią. Bawaria to też mi nic nie zrobi. Bourbonia, Orlean, Toulouse, Badenia, Salzburg. Odziedziczyli Modenę. To nie ma sensu, bo nie mają dostępu. Francja odmawia nam. A może ma im? Tutaj jest Bourbonia, Toulouse. Bourbonia i Toulouse. Burgundia, nie! Co ja kurde zrobiłem? Ja walczę z połową świata teraz. Muszę te wojska jakoś rozstawić porządnie. Najlepiej zablokować dopływ statków. Ja pierdzielę. Statków francuskich się nie boję. Ale mówiąc o innych, to już trochę inna historia. Nie no! No ej! Ale dlaczego? Nie! Dlaczego nie? Anglia mi nie pozwoli na pewno, Kastylia też mi nie pozwoli. Ja pierdziele! Total war! Ach, trzeba ich tutaj rozstawić na granicy. Świetnie. Uhu, wygrałem. Już przysyłali flotę, frajerzy. Muszę się rozstawić, sobie uzupełnić to wojsko. Udało mi się nawrócić Trapezunt. To dobrze, bo to była taka trochę dziwnie umiejscowiona prowincja prawosławna. Najpierw prawosławizm stąd usunę.
Następnie katolicyzm. Osiemnaście... Szkocja, Connacht. Może jeszcze więcej. Ciekawe, czy na kwo pójdą. Na pewno nie. Znam porażkę? Nie. Nie wiem, trochę kasy im dam? Nie. Nie, gdzie... To jest taki początek gry, gdzie jeżeli szanse są wyrównane albo takie same, albo mniejsze, to oni się nie zgodzą. Tutaj trzeba na granicy z Austriakami rozstawić. Teokracji mi umożliwia. Ale nie wezmę tego. Geldiria, Burgunier z przywódcą? Ja pierdzielę. No, ja chciałem jedną prowincję, przyszedł cały świat. Ale jak atakuje Austrię, taką potęgę, to nie, atakuj sobie, atakuj. Ale nie. A on nawet Bawaria ich opuściła. Ta flota pozwoli mi przez jakiś czas utrzymać to. Muszę im trochę tutaj stosunki polepszyć. Jonie szpiega, Bawaria, wesprzyj bunt. Jeszcze możliwe, chcę mieć bardzo prawdopodobne. Ponieważ moje wojska zaczną w końcu tracić. Tracić... Będzie wyczerpanie morskie, czy to tak się nazywało? Nie handlowa, kurczę, religijna. Że tutaj Grecję wystarczy zislamizować. Nie wiem, czy przystąpić do ataku. Znaczy, miałbym przez kogo tutaj przejść, z Polakami. Polacy, co? To? Oni się zgadzają. Ja pierdzielę. Ja. Zmieniłem swój dotychczasowy światopogląd.